Witam Was bardzo serdecznie. Znajdujemy się w grze, w której gram na NES-ie i losuję sobie gry losowe. Ostatnio poszedłem trochę. Oj, czemu do mnie piszecie akurat w takim momencie? A, to zdarzy normalnie, bez kitu. Mam listę 114 gier, więcej informacji jest w opisie. Ostatnio grałem w Gunsmoke i grałem w różne inne ciekawe gry, jak na przykład Adventure Island, ale w Gunsmoke mi się bardzo spodobał. To polski Red Dead Redemption, więc jeśli pamiętacie, nie pójdzie wam na kompie Red Dead Redemption 2, możecie zagrać sobie w Gunsmoke i poczuć się jak prawdziwy cowboy. Ok. 29. Losuję stąd, bo już mało tytułów mi zostało. Pipe Dream i to jest 86 ROM. Hydraulika. Znam ten schemat. Spieprzyłem to. No już spieprzyłem to po prostu, no widzę, no. Nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Ale spieprzyłem. A, można tak robić, patrzcie. Ja w to nie grałem na pewno. Albo może inaczej. Ja nie kojarzę. Spoko się wydaje. Git. Nie, muszę w tą stronę lecieć. Jeju, to skupienie jest piękne. Ciekawe, czy mogę też zastępować te, które już istnieją. Bez kitu, jak dobrze poszło. Kurde, gubię się. No i już tu, no więcej nie zrobię. Niestety. Nawet jeśli bardzo bym chciał. No niestety. Więc możemy czekać, aż nieubłaganie
nasz kres mija. No ale czy ja muszę tutaj osiągnąć jakiś konkretny rezultat, czy naprawdę tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to distance? Żeby zrobić to jak najdłużej. Nie wiem. Wyszedł pokaźny rozmiar rury. Dobra. Zakończmy na tym. Układanie rur. 12. A 12 to tin... Teeny Toon Adventure. Nie wiem, czy to to. Nie jestem pewny. Ale jeśli... Teeny Toon. To jest jedna z moich... Tak, to są zwariowane melodie. Chodziło o to, tak? To ja to pamiętam, tylko... Tak! Uwielbiałem tą grę! Lubiłem ze względu właśnie na ten kolorowy vibe. Taki był noob friendly, a ja byłem wtedy dzieciakiem małym. Nawet nie miałem pryszczy, bo jeszcze pryszczat nawet nie byłem. Patrzcie, tu można nawet się rozpędzać jak Mario, ale... Ładne to dla oczu i w ogóle. Było proste dosyć, nie? Ja to tak zapamiętałem. Wow, kaczkę mamy. Mieliśmy się. Ja w tej grze widziałem jakąś głębię, ale to nie chodzi o tą zaszczaną mechanikę. Tu było coś więcej. Tu na pewno było coś więcej. Tu musiało być coś więcej. Patrz, ta muzyka też w ogóle taka kolorowa, fajna i tak dalej. Piniak, o coś tu chodziło. O coś tu chodziło. Niemiecka gra. Ojcze. O coś tu musiało chodzić. Ale jestem skupiony. Ten robopies mnie nie zabił. Nie! Tak nie może być. Nie może tak być. Tyle czasu czekałem na tą grę. Jak jakiś noob będę. Byliśmy kaczorem, a teraz jesteśmy znowu. O właśnie, pamiętam ten dźwięk tego i... Marchewki się zbiera! Naprawdę ja wspominam tą grę tak dobrze. Nie wiem do czego. Wow, patrzcie na to. Dobra, skupienie. To naprawdę był koniec poziomu?
Trzeba było przed nią uciekać. I byłby jakiś bonus, nie? Okej. Okay. Jakieś losowanie było chyba. Na nią pamiętam, że się Elwirka mówiła, ale dlaczego tak było, to nie wiem. Nie za dużo oglądałem zwariowanych melodii, jeśli o to chodzi. Patrzcie, 100 marchewek to jedno życie, więc jest jeszcze szansa, żeby tego nie spieprzyć po całości. I chwilę pograć. Kiedy nie chcesz grać, to grasz, a jak kiedy chcesz zagrać, to umierasz jak... To życie było? Mam życie, bez kitu. Ja wolałem Baxem grać. Chcę grać Baxem, a nie... Czy to w ogóle był Bax? Czy gram cały czas w tym samym poziomie? Mam wrażenie. To jest ten sam poziom. Czemu ja go znowu robię? Co tu chodzi? Co tu w ogóle chodzi? Ten sam poziom. Tyle. A ty właśnie... Nie wiem, co stało. A, nieważne. 18. I dlaczego ja tą grę tak dobrze wspominam? Oczywiście, że pamiętam kacze opowieści. Boże, ludzie. Nawet teraz, jakby mi puszczono opening z kaczek, ja bym śpiewał kaczki! Oczywiście lepsza była ta... ten. Angielska wersja niż polska. Ale kaczek opowieści nie lubiłem. Jebiste, dzisiaj jest fajny odcinek. Fajne gry są, naprawdę. Kaczki. Tu możemy sobie poziom wybrać. Aż dwa. Nie, cztery mamy do wyboru. Powiem szczerze, że te kacze opowieści to... Darkwings było też... Darkwings, tym kaczorem, co strzeliliśmy, to też podobnie wyglądało. A patrzcie. Wchodzimy makwaczem. Kaczemy, mamy tą... I teraz jesteśmy ten. I można jeszcze robić takie mechaniki, patrzcie. Takie mechaniki. Aha, dobra. I takie mechaniki. Gdzie? Makwacz to jest gościu. Muzyka fajna jest w tej grze. Jest leśniak jeden. Halo? Nie pamiętam, czy udało mi się wszystkie poziomy przejść. O, patrzcie, tutaj możemy ponton zrobić. Fajne to jest auto. Fajne to jest. Aha. Do tego nie wiedziałem. Serio od początku. No potrafiłem mainować, bo bardzo chciałem przejść, bo bardzo mi się ta gra podobała. Okej, tu już byliśmy. Co to jest? Nie za bardzo wiem też, w którym kierunku dokładnie mam iść. W prawo. No tak o.
Patrzcie, takie rzeczy trzeba robić. Kurde, ta gra jest zaawansowana. Ma coś do zaoferowania. Jak to działa? Z nim też coś na rzeczy jest. Co on mnie wywali z tego? Niagara. Ej, co jest? Czemu opuściłem ten poziom? Naprawdę? Czy ja się streportowałem, tak? Czy teleportuję się do niego teraz? Nie no, idźmy tu. Chcę tu kończyć. O ile dam radę. Force. Jestem od początku. Dobra, spieprzyłem po całości. Już lepiej było w innym poziom grać. Ach. Dobra, przynajmniej wam mogę pokazać takie rzeczy, patrzcie. Ale to spieprzyłem strasznie. Dobra, idziemy w dół. Tak mi głupio. No ale to zrobię ten poziom, spokojnie. Bo z nim nie gadajmy już. Z lamusami już nie gadamy. Tutaj przez te kolce też dałoby się przejść, ale byłoby to bardzo trudne. Ze względu na to, że chcielibyśmy się non-stop odbijać na tej lasce, nie? Każdy błąd, no, byłby bolący. Nie gadamy z frajerami. Kaczki! A to spójnie gotowy vibe. Właśnie, zawsze Kaczor Donald najbardziej famous był, nie? Tak nie wiadomo skąd się wzięło. Dobra. No ja tak uważam. Tu dają tipy, okej. Okay. A ja mam w dupie wasze tipy. Śmiesznie by było, jakbym musiał gonić non-stop to, nie? Ostatnie życie. Aha. Aha, to serio, tak musimy. Koniec, kaczek. Tak chciałem kiedyś to my, no podobały mi się mechaniki. Dobra, Lunar Pool 34. Kolejna z gier. Ostatni tytuł? Albo przedostatni. To jest... Billard! Spieprzony Billard. Ja w szachy pamiętam, że się na NES-ie nauczyłem grać. Pośledzone jest to sterowanie, bo jest.
Podoba mi się. Słabo mi idzie. Dobra, jakim cudem tu się ustawia moc? Aha, widzę. Widzicie te czerwone, które się wypełniają? To o to chodzi. Podoba mi się. Pilot lubię. Fajna gra. Barowa. Bo ja zawsze miałem taką taktykę, że wal na pałę, nie? Coś bijesz. Oby nie czarną. He! Teraz będzie. Wiedziałem. Można jeszcze jeden poziom? A, bo tu mamy po prostu poziomy i one są właśnie w różnych kształtach. Tym się charakteryzowała ta gra. Patrzcie, tu można łatwo też geometrię ogarnąć, no bo... Wiecie? Wskaźnik był po prostu krzyżem, a nie był pod skos. Tak jak na przykład teraz, nie? Mi się zawsze podobały właśnie, że te stoły były w różnych kształtach. Może na dzisiejsze czasy nie robi ta gra wrażenia, ale właśnie, że nic nie... Nie było takich gry, gdzie właśnie byłyby różne stoły, tylko z reguły to była właśnie ta podstawowa konfiguracja. A to mi się właśnie wydawało ciekawe. Zagramy sobie ten jeszcze jeden stół. Zresztą tam wygląda i tak dosyć normalnie, w porównaniu do takich, które mogłyby być. Poziomów jest tu dużo. Wiecie, tu nie możemy też robić takich bardziej zaawansowanych rzeczy. Na gry.pl pamiętam, że się w bilarda grało w tam szkole, nie? Tam wiecie, można było w konkretną część tej puli przeatakować, że tak powiem. Dobra, tu bez problemu walimy. I zajebiście. Z. Dobra, dajmy sobie z tym spokój. Zagrajmy jeszcze w jedną grę. Tak wyglądałby Lunar Pool, nie? Gramy jeszcze raz.
37, a 37, moi drodzy, to jest Track and Field i szczerze nawet nie mam pojęcia, co to może być. Chyba w większości to mi nie wychodziło to. A to było fajne, tylko mi nie wychodziło. Czyli coś takiego jak w Goalu, tylko nie Goalu. Biegniemy! Który wygrał? Ja! Kurwa, wygrałem! Ja pierdzie. Chodzi o to, żeby to był najdłuższy, czy nie? No to tak słabo. Game over. Serio? Dobra, jeszcze jedna gra. W razie. Nie może być. 35. A 35 to jest Super Mario Bros. A, ja używam wewnętrznych numerów, a to 102. Które to Mario Bros, bo tych Mario Bros to już jest za dużo. Czyli po raz enty będę grał w normalne Mario? To jakieś nienormalne radio, Mario, radio. Było już Mario, nie gramy w Mario, bez przesady. I po prostu to jakiś ROM był po prostu taki. Bubble Bobble 2. Okej, okay. 57. Dwójka? Nie wiedziałem, że jest dwójka. Albo może nie wiedziałem, że jest dwójka. A, była dwójka, tylko ona była bardziej kolorowa. Dużo bardziej kolorowa. Pierdziele! Pamiętajcie tę grę. Chodzimy i zbieramy bańki różne, tak? Tylko tutaj trochę inaczej to wygląda, bo jest bardziej animowane i łatwiejsze. Lody. Patrzcie tu, co można robić. Rio. Ja właśnie lubię takie rzeczy, że jest jakikolwiek outplay, nie? Nie, że tylko atak i skok, atak i skok. Nie lubię takich gier. Ja ogólnie lubię platformówki. Bo właśnie ograniczyłem się do tych starych platformówek. Tak, to muszę na pewno przyznać. Może warto by było właśnie pograć w jakieś nowe platformówki? Nie za bardzo mam styczność. Czyli można generalnie latać tutaj. Tam. Patrzcie, jakie rzymskie te kolumny. Ta gra naprawdę. Dobra. Dzięki wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Nagram sobie jeszcze trzeci. Także pozdrawiam i tam piszcie komentarze, czy cokolwiek.